Siemanko wszystkim. Dzisiaj będzie fajne rozpakowanie paczki. Ta paczka będzie dosyć ciekawa, bo niezbyt ciekawie ją widzę, bo została nadana w zeszłym tygodniu w środę. Dzisiaj mamy poniedziałek. Zobaczymy, co tutaj będzie. Wiem, że to na pewno będą dwie samice. Te, które chciałem. Inne samice to w ogóle u siebie nie mam na hodowli. No i co? Jak to się mówi? Czas się wziąć za to. No jak to się mówi, jedziemy z tematem. Chciałoby zobaczyć, jak to jest zapakowane w ogóle w środku. Dobra. Tutaj nic nie ma. Dobra. Aha, tak jest. Ale już dawno zimny. Styroboxa nie ma. To moim zdaniem powinien być przy takiej pogodzie. Raz. Dwa. No to trzymamy się ciepło. Posłucham. Chcę zobaczyć, jak to tutaj się ma. Cicho. Żyją. Po takim czasie. Tyle czasu szło. A. Od środy wysłane w zeszłym tygodniu. Piękna samica gromostola purkipes. No w szoku jestem. Bez HPK, bez niczego, ale powiem wam, no jestem zadowolony. Czas włożyć panią z powrotem. No chyba pani nie chce. Jestem zadowolony. Teraz coś trzeba byłoby ją włożyć. Wilonia. Teraz tak. Gramostolę purkipes chwilowo do takiego pojemniczka dałem. Jestem zadowolony z tego. Teraz coś się wziąć za następnego osobnika. Teraz będzie ciekawie. Bo to jest Chrysocrates gigas. Czas go wyciągnąć stąd. Teraz tak, stwierdziłem, że ten pojemnik odkładam. Ten osobnik wystarczałby sam torf. Nic poza tym. Trochę się tu wzrosi. Jak to się mówi, czas na wyciąganie. Przykrywka. No to nie będzie byle jaki gatunek. Chrysocrates gigas. Mówię tutaj o samicy. Zobaczymy, czy wyjdzie tak, jakbym chciał. Chociażby powinna.
Wiadomo, ja to robię na własną odpowiedzialność. A, dobra. Chyba co z nią jest trochę. No, pani. Chodź. Chodź, chodź. Przymarzło się jej. Co zrobić, tak? No chodź pani. O! Ruszyła. Ojej! Ale ty się prostujesz. Ale jej się wysztywniało. Ale już nerwus. Hysterokrates gigas, samica 3DC. Wszystko żyje. Ma się dobrze, bo zamawiałem te dwie samice. Bo tej akurat samicy u siebie nie mam. Bardzo fajny gatunek, można trzymać go w grupie. Gatunek podziemny. Wszystko na klops. Zamykamy. No jak to się mówi, to byłoby na tyle. A właśnie, jeszcze o tej samicy by się zapomniało, żeby jej zrobić siatkę. Domek jakiś. No z tego, że nie ma za dużych rozmiarów. Jest gatunek polecany dla osoby początkującej. Więc tak samo wystarczy sam torf. Chodź pani. Jeszcze trochę to może być nawet liniec. No chodź. O, do swojego loku. Pani na dół. O. I następna samica przeprowadzona. No i tym razem to byłoby na tyle. No, jak to się mówi? Paczka na plus. Choć styrobox byłby wskazany przy takich niskich temperaturach. Jamusa na pulchipę samica. Hysterokrates gigas. Już gdzieś mi sami. O jest, siedzi sobie samica. Gatunek podziemny, może go hodować w grupie, potrafiący pływać na wodzie i mało tego ciekawostka pod wodą. To jest ten właśnie gatunek. Przez krótki okres czasu może nawet pod wodą przebywać. Jak to się mówi, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, żeby was nic nie ominęło żadnych nowości. Na dniach wyjdzie dosyć ciekawa kopulacja, którą sobie zrobiłem, a zaryzykuję, może coś z tego wyjdzie. Bo zapomniałem też w ogóle o jednej kwestii, ile DC może mieć samica przy kogu, ale wyszło jak wyszło i na pewien plus, jak to się mówi, do następnego razu, hej!